Święty Maur urodził się w roku 511 w pobożnej rodzinie rzymskiej senatora Ekwincjusza. Gdy miał 12 lat, ojciec oddał go świętemu Benedyktowi do klasztoru w Subiaco na wychowanie. Święty Benedykt bardzo wcześnie rozpoznał w chłopcu swojego przyszłego pomocnika i otaczał go szczególną troską i staraniem. Młody Maur szanował świętego Benedykta jak ojca, poddając się jego woli z bezgraniczną pokorą i zaufaniem. Wyróżniał się pobożnością i ascetycznym trybem życia. Siłą swojego posłuszeństwa uratował życie świętemu Placydowi, który wpadł do rzeki, gdy nazbyt mocno pochylił się podczas czerpania wody. Święty Benedykt miał wizję, w której zobaczył tonącego chłopca i rozkazał Maurowi, aby natychmiast pobiegł i go wyciągnął z wody. Uczeń nie zastanawiał się ani chwili. Pobiegł nad rzekę i wyciągnął chłopca z wody, trzymając go za włosy. Dopiero na brzegu Maur zorientował się, że nie zamoczył się w wodzie, a chodził po jej powierzchni jak po twardej ziemi. Święty Maur pomógł świętemu Benedyktowi w założeniu klasztoru na Monte Cassino. Na prośbę biskupa Bertigrana z Gali, święty Benedykt wysyła około roku 543 świętego Maura razem z czterema braćmi do Gali. Żywot świętego Maura opowiada o licznych cudach zdziałanych przez niego. Po przybyciu do Gali osiadł w miejscowości, która dziś nosi jego imię, święty Maur nad Loarą. Tam wybudował klasztor. Po 8 latach od przybycia Maura do Gali klasztor był w pełnym rozkwicie. Wybudowano wokół niego 4 kościoły, największy poświęcony apostołowi Piotrowi, konsekrowany w roku 550. W klasztorze tym Maur pełnił funkcję opata przez 38 lat. Resztę swojego życia spędził w celi obok kościoła świętego Marcina, gdzie przed śmiercią ujrzał w widzeniu, jak w klasztorze wybucha zaraza i ginie 116 zakonników, a tylko 24 zostaje przy życiu. Zmarł w dniu 15 stycznia 583 roku, leżąc krzyżem przed ołtarzem w sukni pokutnej po przyjęciu świętych sakramentów. Jego relikwie w roku 868 zostały przeniesione do klasztoru pod wezwaniem świętego Piotra z Fosy pod Paryżem. Jego grób stał się miejscem licznych pielgrzymek. Ponieważ wiele osób zostało za wstawiennictwem świętego Maura wyleczonych z padaczki oraz z podagry. Potem relikwie przeniesiono do opactwa świętego Germana w roku 1535, ale niestety w wyniku rewolucji francuskiej zostały one zniszczone. Część relikwii znajduje się w Kolonii oraz w klasztorze na Monte Cassino. W ikonografii najczęściej przedstawiany jest jako opat, czasem chodzący po wodzie. Święty Maur jest patronem nowicjatu, krawców, powroźników, portierów, szewców, chorych na padaczkę, podagrę i paraliż. Wzywany również przy chorobach gardła i bólach głowy. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś w świętym Maurze opacie wzór ewangelicznej doskonałości. Spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.